Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacją Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. Udało nam się w poprzednim odcinku dotrzeć do obozu gońców leśnych i teraz trzeba dokończyć u nich zadania. Udało nam się również odbić atak orków na ten właśnie obóz. Dobrze, że tu akurat byliśmy. Trzeba dokończyć u nich zadania, bo tam myślę, że z jedno czy dwa będziemy mieli jeszcze dostępne. Przed nami oczywiście piękna gota, do której niebawem również się udamy. Jakiś taki dziwny most w ogóle do niej prowadzi, ale jakaś ścieżka normalna też widzę, że chyba jest. Także mapa aktualnie oczywiście prezentuje się następująco. Trzeba ten obóz orkowych najemników jeszcze sprawdzić, obóz buntowników, tą jaskinię, która też jest oznaczona, więc będzie po prostu ona może bardzo ważna. Skoro jest na mapie oznaczona ten wrak statku. No i jakoś to sobie po prostu powoli wszystko ładnie robimy. Także idziemy zobaczyć, kto nam tu został do porozmawiania. Hey, was willst du hier? Ich wollte. Ist wohl auch auf der Flucht, was? Na, dann setz dich mal zu uns ans Feuer und iss einen Happen. Wie ist die Lage? Wie soll sie schon sein? Wir können nur froh sein, dass wir überhaupt am Leben geblieben sind. Kannst du mich trainieren? Ich kann dich im Kampf. Dobra, widzę, że u tego nic nie mamy. Hey! Hallo! Alles klar? Mich regt dieser ganze Mist nur noch auf. Ich hab da mal eine Frage. Nee, lass mich mal schön. Dobra. Myślałem, że u nich coś będzie do zrobienia, a tu wychodzi na to, że żadnego questu następnego, jak na razie chociaż w sumie, nie mamy, bo tutaj sami zwykli gońcy leśni zostali nam obok tego domu, można powiedzieć. Hej du. Z Melanderem rozmawialiśmy o wszystkim. Okej, okay. Czyli dobra, spoko. W takim razie możemy stąd się już zabierać i biec do następnego miejsca. Oczywiście mamy te questy tutaj powiązane, no, w większości oczywiście z orkami, nie? I teraz moglibyśmy udać się do obozu buntowników, czyli musielibyśmy się kierować jakoś w tamtą właśnie stronę. Więc dobra, zrobimy tak, wrócimy sobie, bo chyba ten most jest tutaj okej, dostępny do przejścia. Co my tu mamy? Dużo wilków, okej. No to co? Zaczynamy następną, kolejną eksplorację i właśnie zaraz wam jeszcze coś pokażę, bo my przecież mamy pewien czar. Taki czar, który nam się chyba nie kończy, bo jest on jakby w postaci księgi, ale on działa jak runa. A my ostatnio odbiliśmy sobie kręgi magii właśnie do aż 5 poziomu. A ten właśnie czar tego 5 poziomu wymaga. Tylko sobie te wilki tutaj wybijemy. To jest bardzo fajny czar, który no je dużo many, chyba całą manę krzyku marłych, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. I jak będzie jakaś grupka, bo on chyba też obszarowo działa, muszę sobie przypomnieć, to będzie można naprawdę sobie z tego czasami korzystać. Nie pamiętam dokładnie już od kogo go dostaliśmy, ale obrażeń ma 3/6, także będzie można z niego korzystać. Działa jak runa, dokładnie właśnie. Zaraz zobaczymy, jak będzie to działało, czy na jakąś grupę, czy nie. Już dokładnie nie pamiętam, ale na pewno jakieś konkretne hity no, powinny być, nie? Z niego. My sobie zeskoczmy. Czasami w sumie... Chociaż nie wiem, gdzie by tam ta akrobatyka nam tu przeszkadzała, tylko po prostu się troszeczkę wystarczy niekiedy cofnąć. Dopiero wtedy skaczemy. A, i ja jestem w tej jaskini, w której były te zębacze. Spoko, czyli tak w sumie się wróciłem, ale i tak musimy tutaj na ten niższy poziom zejść. Zobaczymy, czy to doleci do tych zębaczy. Powinno dolecieć. Nie mają jakieś tam dużej odporności na magię, tylko sobie jeszcze amulet załóżmy. No bo to 250 many musielibyśmy wycisnąć z tego. Czekajcie, bo mieliśmy, o, 30 na manę i... Chyba to nie sięgnie. Chociaż może, zaczekajcie.
są dość blisko siebie. Dobra, do tego jednego nie dotknęło, ale wiemy, że nie tylko jednego właśnie przeciwnika to może zahaczyć, czyli tak, no można powiedzieć, że obszarowo to trochę działa. Czyli spoko. No tylko to jest to, że manę całą nam zabiera w sumie. Więc to jest taki minus. No nie będziemy tego na pewno bardzo często też używać, no to zaraz nam mikstur by brakło czy coś, nie? Ale no fajnie, że to mamy, także czasami można w jakąś tam grupę orków na przykład właśnie wbić takim czarem, co nie? No dobra, jak jesteśmy już tutaj niżej całkowicie, jak to wygląda? Czyli dobra, musielibyśmy się teraz prosto kierować. No jakoś tak mniej więcej... O, jest ten drzewiec. Z chwilę w ogóle nawet tak nie ogarnąłem, że to jest on. Taki duży, duży. No i jak na razie wilki zębacze same, nie? Także dobrze by było ogólnie sobie znaleźć jeszcze jakieś mikstury na manę, żeby tej many mieć 250 nie trzeba, i żeby nie trzeba było zakładać amuletów czy tam jakichś innych pierścieni po prostu. Bo teraz na przykład ten amulet trzeba było założyć, a dużo tej many nie było potrzebne więcej niż tyle co mamy. 15 nam brakuje. Także tak to jak na razie wygląda. No takie typowe lasy tutaj mamy, co nie? Tam już powinno to być to już, te zabudowania, które widzimy przed sobą. Chociaż tak niekoniecznie. Chociaż to może jest po prostu powiązane ze sobą, okej. No i dużo wrogów. No jest dużo wrogów w tych lasach. Nie wiem, może jakieś pomysły macie, co teraz robić z tymi punktami nauki, bo już się doszło jednak do tego momentu, że no, tych punktów nauki zaczyna nam się zbierać. A wszystko, znaczy no wszystko, no mamy wiele rzeczy wyuczonych już, nie? Jedna ręka, dwuręka, kusza. Dobra, powiedzmy, że na łuk niby to by poszło. No ale tak szczerze mówiąc, to zbytnio nie jest potrzebny nam ten łuk. Bo używamy właśnie kuszy. Siła z ręka, czy mana, zdrowie, to wszystko już jest na takim poziomie, że zbytnio nie ma sensu uczyć się tego za pomocą punktów nauki, no i w ogóle żeby ktoś nas właśnie uczył na takich progach tej siły z ręki, czy tam zdrowia, to już jest też druga sprawa. Tam widziałem ciało chyba maga jakiegoś ognia, zaraz zobaczymy. Ale to może być jakieś powiązanie z jakimś questem. Mi się wydaje. Tak. Akurat przed wejściem na górę. Zaraz to zobaczymy. Borkin. Ostatnia wiadomość. O Inosie, teraz bandyci odkryli twoją świątynię w Dolinie Borsuków i z pewnością ukradną twój potężny amulet, który tam twój sługa skrył. Ale może nadal będę w stanie temu zapobiec. Pomóż mi, Borkin Mag Ognia. Dolina Borsuków. Brzmi ciekawie. Świątyni w Dolinie Borsuków, gdzie powinien być cenny amulet, a poza tym jest jeszcze kilku bandytów. Dolina Borsuków zapewne będzie nieopodal. Zobaczymy, czy zdołam ją odnaleźć. Na mapie jej nie mieliśmy ogólnie nigdzie zaznaczonej. Ale no to wiadomo, że nie musi być zaznaczona. Chyba po prostu do niej wchodzimy teraz w tym momencie, no bo mamy po prostu przed sobą borsuki. I widzimy tam ogra nawet. I ciekawe, czy ogr taki też jest właśnie trochę zmieniony, czy nie? Nie, na przykład taki, jaki był w Corillis, to jest identyczny? Chyba nie. Kurde, nie mogłem tu sięgnąć go, ale dobra, jeden odbiegł. Oj nie, nie są takie tacy sami.
5 hitów chyba gdzieś go mamy. No, 5. Założymy sobie jeszcze pierścień. Bardziej to w sumie amulet. Będziemy mieli go dopiero chyba na 4. Więc dobra, lećmy z nim. Nie wiem, ile ich tu będzie. Nie wiem, jak ta dolina w ogóle będzie duża. Ale to się okaże. Kolejny drzewiec. No był plan taki, żeby dojść do tego obozu buntowników, a tu zobaczcie. Jakaś dolina borsuków nam się trafiła. Szybkie są naprawdę te ogry, bardzo. Te uniki, te ciosy. Cholera. Szybko to wygląda, okej. Okay. Drzewce, jeden taki duży. Kolejne takie małe, tam jest przejście po lewej stronie do jaskini. O, ale plecy dostałem, nieźle. Po lewej stronie przejście do jaskini, której pilnuje ogr. Okej, ale mamy też wejście wyżej. Czy na tym wejściu będą borsuki? Tak, czyli może powinniśmy biec tutaj najpierw. Już nie wiem, czy jest sens zbierania tego wszystkiego, czasami jakieś mięso czy coś, bo to już jest po prostu masa tego w naszym kierunku. Wiadomo, że no się tam powinno, nigdy tego za wiele, ale już szczerze mówiąc to mi się troszeczkę nie chce już tego robić. Nawet z tym, że podnosimy to bez animacji, chodzi bardziej o to, że musimy tą broń chować i zaraz ją wyciągać, jak mamy przeciwników następnych, nie? Tam są harpie. Ten jak się tu kurde skrada. Tam są harpie, okej, okay. Tu jest smoczy zębacz. Kolejne smocze zębacze, zwykłe zębacze chyba. A nie, brzytwiaki. To są brzytwiaki. Ale smocze też są. No dobra, jak to wygląda na mapie? No, poza w sumie mapą tak już jesteśmy, na środek, dół. No dobra, biegnijmy na razie tutaj. Docieramy znowu do jakiejś jaskini. Bardziej nie wiem, może przejście jakiegoś. Zarażone szczury. Okej, okay, jest tych szczurków więcej. My trafiliśmy na jaskinię z tymi szczurkami zarażonymi i był w niej król też. Zabiliśmy go, no bo on był potrzebny do questa, wiadomo. I czy tak po prostu one tu sobie były, stały te szczurki, czy jeszcze jakaś... To jest kolejna jaskinia z nimi, chociaż no raczej nie, jak mamy tutaj demoniczne ogniste jaszczury, raczej nie. No i dobra, i przejście tam dalej później mamy. No i mamy skręt jeszcze tutaj, w tą lewą stronę. Czego my w ogóle szukamy? Tej świątyni. Tam jest jakiś cenny amulet. No dobra. Powinno nam się to niby rzucić w oczy. No tylko teraz pytanie, czy nie powinniśmy się wrócić i pójść tam w stronę tych harpi, czy może jednak tutaj? Chyba, że tu dotarliśmy już do tego obozu buntowników. Nie, ale tu są te zabudowania. Że mamy przeciwników. Orkowie są. Dobra. Czyli to jest jakaś wioska mała, która została przejęta przez orków, typowo. Można było spróbować Krzyk Umarłych tam puścić. Zobaczymy właśnie, czy orkowie mają dużą ochronę przed magią, na tyle dużą, żeby... Są zwykli szabrownicy jacyś. Na tyle dużą, żeby być odpornym na to. No nie są. Zbytnio. No ta, dobra, ten zwykły padł od razu. Ten taki silniejszy, no praktycznie, no za dużo HP mu nie zostało, ale widzę, że nie jest ich tu dużo. Więc to będzie szybka dość akcja. No dobra.
Szabrownicy. Obywatel. No i mamy też właśnie z tym zadanie. O tych szabrownikach. No tylko teraz jest tak, że... Czy to jest jedna taka wioska mała, która jest... powiązana z tym questem? Myślę, że nie. Myślę, że może być więcej. Takich... zabudowań, które będą... miejsc bardziej, które będą właśnie okupowane przez tych orków. Na dole co mamy? Dobra, już polne bestie. Mamy tu łóżko? Tak nie zerknąłem. Dobra, są na górze. Prześpijmy się może, bo tak pada, że... ciężko będzie zobaczyć tą świątynię, której w sumie szukamy też niby jednak. Jeszcze jakiś budynek. No to wszystko jest... po prostu opuszczone już. Trzy pełnie życia, fajnie, fajnie. To lubię. W takich zwykłych miksturach? Co to takie dziwne? W takich zwykłych miksturach, zwykłych... no, wiecie. W skrzyniach jest po prostu... są mikstury. Zaczekajcie, bo nie widzę tutaj... okej. Pełnia nam się schowała. O, i teraz na przykład no widzimy więcej, nie? No tylko, że żadnej niby świątyni nie widzimy tam co jest. Tam jest, nie wiem. Też jakiś taki budynek. No te wszystkie właśnie takie miejsca ważniejsze są, można powiedzieć... o, jaszczur nam tutaj wrócił. Można powiedzieć, są na takich, no... podwyższeniach, no w górach bardziej można w sumie to nazwać, nie? No bo tak... konkretnie na górze są. Nawet jak ten obóz gońców leśnych jest na środku, wchodziliśmy sobie do niego, no to też tam musieliśmy na górę wejść, nie? Buntownik. Okej. Czyli dotarliśmy do tego obozu. W sumie no tak, bo to było zaraz obok tutaj na mapie. Dobra, czyli tak, obóz buntowników. No dobra, czyli no w sumie nie jest on jakiś tam zbytnio mega duży. Patrząc po zbrojkach, porównując tak o po prostu sobie do Gothica 3, o widzę, że tam runa leży, fajnie. To pierwsza ta zbrojka nie jest jakaś tam bardzo podobna, ale ta już, to jest ta chyba średnia buntownika, no już jest odwzorowana od trójeczki. Tarcze mają, no te zwykłe. Tak, te są po prostu z trójki odwzorowane i to fajnie. Dobrze, dobrze, że jest ta runa. Przyda nam się na pewno. Mamy też niby po środku do gońców leśnych, ale no dobrze jest mieć na tych, w tych miejscach pobocznych również te runy. Możemy od razu sobie zerknąć, jak tam z tymi magicznymi rudami tutaj stoją. Bo chyba to nie będzie... o dobra, to może będzie jakaś większa jaskinia, czyli później. Rozmawiajmy sobie ze wszystkimi tutaj. Z kim możemy po prostu, nie? A, czyli Curtis jest tylko. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Curtis. Ich bin der Anführer dieses Lagers. Und wer bist du? Mein Name ist Roland. Ich komme vom Kriegsschiff Albatros. Du bist also ein Kämpfer des Königs. Na, dann herzlich willkommen bei den Rebellen von Monterra. Was macht ihr hier? Wir sind der Versorgungstrupp der Rebellen. Unsere Männer bekommen von uns alles, was sie benötigen. Lebensmittel, Waffen und magisches Erz für gute Erzklinge. Wir haben hier eine kleine Mine. Viel Erz ist da allerdings nicht zu holen. Aber wie sieht es aus? Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Wir brauchen noch gute Männer. Dafür fehlt mir jetzt die Zeit. Ich bin in einer wichtigen Mission unterwegs. Schade. Braucht ihr Hilfe? Wenn du mich so direkt danach fragst, ja, wir könnten wirklich jetzt Hilfe gebrauchen. Was ist los? Irgendwie scheinen die Orks spitz gekriegt zu haben, dass wir hier unser Lager haben. Zumindest haben unten im Tal einige Orks und Orksöldner ein Lager errichtet und scheinen uns eifrig zu suchen. Dieses Lager muss unbedingt beseitigt werden, bevor sie uns finden. Denn wenn das Lager in die Hände der Orks fällt, können wir unseren Leuten nicht mehr helfen. Verstehe. Und sonst?
Im Moment. Dobra, czyli to jest jakiś taki po prostu mały oddział tych buntowników i oni zaopatrują swój główny oddział w jakieś tam różne przedmioty. No dobra, możemy sobie przejść jak na razie przez tą kopalnię. A, dobra, czyli to jest po prostu taki sposób, że chyba tutaj za bardzo niczego nie... No tak, nie... znajdziemy, ale przeskoczyć niby możemy. I kolejne to jest jakieś takie miejsce. Dobra, jednak tu nic nie ma. Nie zabije się chyba, nie? Łe, spoko. Kolejne takie miejsce, nie wiem. Co to jest? Co by to mogło być? W tamtym... No Boże, w tamtej wiosce. Też takie coś było. Ale dobra, mamy tych orków, o których tutaj chodzi. Więc możemy sobie od razu ich załatwić, nie? Prosta sprawa, nie ma ich tutaj dużo. O, kolejni właśnie szabrownicy. Więc oni są jakby powiązani z tym zadaniem, które teraz dostaliśmy, no i z tym ogólnym chyba od tamtego drugiego chłopa. Bo głównie o tych szabrowników chodzi, nie? No dobra. Farmer, farmerka, no niestety. Wejść jeszcze jakieś wyżej. Muszę sprawdzić zaraz ekwipunek, bo nie wiem, czy mi żadna notatka się nie schowała przede mną, jak dotarliśmy do Węgardu. Tu powinniśmy mieć taką właśnie książkę obok, list do rodziców, ale to nie jest to. Taką książkę obok, która właśnie pokazuje, że do tego jeszcze nie czytaliśmy. Rozkaz Tartarona to nie, zaświadczenie Enrico to Ugar. Czyli to wszystko pustynia, Warant. Pisemne zaświadczenie. No to jest książeczka taka obok tutaj, no bo jakby daliśmy jej i z powrotem dostaliśmy i to czyta ekwipunek, że to jest nowy przedmiot. List do Sadika to też jest Ugar. Dobra, zupy jakieś, coś tam, ale mam wrażenie, że coś mi się schowało przede mną. Dobra, to są same zupy. Księgi runiczne. Donagura. A, kryjówka przemytników. Nic nie mamy jednak, chyba. Bo wiem, że było jakieś zadanie, którego nie mam w notatniku. Bo tak sobie to tam czasami na tą solucję zerkam, jak wiecie. Ale to będę musiał się upewnić, czy byłem dokładnie w tym miejscu, w którym powinienem być. Mniejsza, dobra. Jak coś, no to będę musiał pamiętać. Czyli dobra, mamy to ogarnięte, możemy się przeteleportować z powrotem do obozu, powiedzieć mu, że jest już spokój. Aha, to nie o ten obóz chodzi. Dobra. Ale i tak musieliśmy tamtych orków wybić. Bo no to byli ci szabrownicy, czyli jednak pomyliłem się, że oni są jednak do tego jednego i drugiego zadania. Tylko gdzieś tu jest jeszcze inny jakiś obóz, by na to po prostu wychodziło. Gdzieś tam, no, pod nimi, nie? Powiedział. Farmer. No tutaj już całkowicie tak na dół schodzimy. I nie wiem, nie jestem pewien do końca, czy dobrze biegnę. No zobaczymy. I tak to wszystkie miejsca trzeba sprawdzić. To wiemy, ale... No tu już jakby wkraczamy w te lasy, w których no mamy... No mamy same, w którym mamy same, no te leśne potwory. Dobra, możemy sobie z kuszą raczej tutaj polecieć w taki sposób. Będzie wygodniej. Dosięgnie? Dosięgło, okej. Okay. Dobra, czyli może po prostu wyżej, ale gdzieś tam musimy gdzieś indziej całkowicie sobie przejść. Chociaż też tutaj właśnie, gdzie było te ciało maga, tam szliśmy do tej doliny. Kurde, powinniśmy tą akcję z tą doliną dokończyć. I to może jednak ścieżkę ogarnąć kolejną. Było właśnie jeszcze wejście tutaj. No tak.
Myślałem, że całkowicie wyżej tu będziemy wchodzić, a tu jednak nie do końca. Wiecie, to są takie nowe kompletnie tereny, to można tutaj się pogubić, chociaż nie są jakieś tam bardzo trudne. Tylko po prostu dużo jest takich... prawie wszystkie miejsca są no w górach gdzieś tam, nie? Montera ogólnie te tereny tutaj to nie mają podjazdu do Warantu, nie? Także tutaj nie powinniśmy się w ogóle gubić. No i ta jaskinia jeszcze została, ale dobra. Robimy tak. Przejdziemy sobie tutaj i przejdziemy teraz tutaj. Też kurde, chyba tutaj to jest po prostu jakiś taki mini las. Ale dobra, sprawdźmy to. No i może przez tą jaskinię będzie trzeba przejść jednak. Jednak. A nie, też są tu bursuki jakieś. No wiecie, no tak patrzę na to, bo może one po prostu prowadzą do tego miejsca, do tego tej świątyni, nie? Bo jest info, że świątynia jest na terenach Dolin Bursuków. Ej, tu jest jakiś skarb w ogóle. Okej. Zaczekajmy. Sekundę. Zobaczmy, co tu będzie. Nie wiem, tutaj quest z tym ma być, czy nie? Czy po prostu? Wypukła skórzana sakiewka, pierścień. Nie pierścień, eliksir siły. Leży ognia i przemiana w ogra. No dobra, fajnie. Okej, czyli może biegnijmy tutaj, tak jak zaczęliśmy. Siły 454. Aha, to już jest koniec. No dobra, czyli w takim razie mamy to sprawdzone. Mamy to sprawdzone, więc moglibyśmy wejść sobie jeszcze raz wyżej. Bo my poszliśmy teraz tamtą jaskinią. A co tutaj byśmy mieli? Tam coś widzę na czerwono się świeci chyba. A to jakieś chyba grzybki. Chociaż zaczekajcie. Może? Tak, i grzybki, ale jakieś takie miejsce, w którym może coś znajdziemy. Zaraz się okaże. Dużo wargów. No groźnych, no nie groźnych, chyba że w grupie. Tak to płynnie to idzie. Kolejna jakaś jaskinia. Coś tu się świeci, coś tu na jakieś grzybki. Mamy nad przed sobą. No nic, trzeba to dobrze sprawdzić, oczywiście. I kolejna ścieżka w góry. Zaraz się wrócimy do tej jaskini. Ale co my tutaj mamy? Gryfa, trzy ścierwojady. I później widzimy dalej już most. Okej. Ciągle praktycznie poza mapą jesteśmy. Więc może wróćmy się. Do tamtej jaskini i ją sprawdzimy. Ile tego po prostu zbieramy, ile nam już tego nazbierało, to jest niezła ilość, konkretna ilość tych jeszcze takich typowych roślin, na przykład leczniczych czy grzybów, to jest po prostu masa, 1500, jeszcze że tak, myślę, że mamy więcej tego. Nieźle. Starczy już nam na końca gierki. Dobra, co my tu mamy? A, po prostu jaskinia z cięstwórami trzema. Mrytańskimi, trzeba podkreślić. Smoczy korzeń pilnowały, okej. Dobra, czyli tutaj mamy to. No i teraz pytanie, czy wracamy i obieramy inną ścieżkę, czy idziemy tutaj dalej, wyżej. Ale tu jeszcze coś w ogóle mamy. Tylko ciężko będzie tam mi wejść, no tutaj na pewno nie wejdziemy.
Ej, to jest to! Widać kapliczkę Inosa. Tym mostem przejdziemy sobie... Git, dobra? To będzie to. Nie wiedziałem, że aż tak daleko będzie to oddalone od tego... maga, powiedzmy. Ale jednak... kawałek drogi musieliśmy przejść. No i jesteśmy dość naprawdę wysoko. Tak, czyli to w sumie w ogóle chyba tylko prowadzi do tego miejsca, na to by wychodziło, bo tutaj żadnych innych ścieżek też nie widzimy. Tak, czyli to... ja pierdzielę, no to jest... dobra, to wszystko to jest jako ta Dolina Borsuków by na to wychodziło, nie? Chociaż borsuków już tu nie widzimy. No ale tak jest. To, że tego gryfa mamy na 5 czy tam 6 bełtów, to i tak wolę to właśnie kuszą robić, bo nawet już jest szybciej niż tym mieczem. Ja nie wiem, tak sobie pomyślałem też ostatnio, jak ja będę grał kiedyś w jakiegoś gotika zwykłego. Znaczy zwykłego, no może zwykłego jeszcze kiedyś się ogra, nie? Znaczy na pewno. Ogólnie chodzi mi o to, że w jakiegoś innego moda czy goticzka bez tych unionów wszystkich. Nie wiem, czy ja będę po prostu w stanie. Aha, jeszcze bandyci. Tak się do tego przyzwyczaiłem, to jest tak wygodne, że jak się z tym nie grało, to się z tym nie grało, ale jakby się to zainstalowało i już ma się tutaj w cholerę godzin na tym. W sumie na poprzednich modach też troszeczkę działaliśmy z tymi unionami, wiadomo, ale tutaj głównie właśnie przyspieszenie czasu. To jak będę miał grać bez tego, to będzie katorga. Tak samo jak ten pierścień szybkości teraz mamy. To już się tak człowiek przyzwyczaił do tego, że to tak wszystko dynamicznie wygląda. I to też może przez to nie nudzi właśnie. Że no ciężko będzie bez tego grać. Ej, tam bym puścił ten krzyk, ale to nie, to może być ciężko. I tak. Bo oni są dość silni. Czekajcie, wezmę sobie leczenie. No, są naprawdę silni jak na bandytów. Więc może po kolei jakoś tak pościągajmy sobie ich. Dobry miecz półtora ręczny. No, 120 obrażeń. No, jakieś słabe tarcze tak naprawdę. No, ale to nic. Krótszy dziób. Chyba z jedynki. Może w dwójce też była ta broń. I tak jesteśmy teraz w stanie spróbować tego krzyku. Zobaczymy. Zero odporności? Kurde, ale to i tak słabo będzie, bo mam obrażeń 666, nie? Może byśmy szybko... uda się. Patrzcie. No zajebiście. I w takich właśnie momentach, nawet jak na dwa razy, to nawet jak na dwa razy byli, można sobie tego fajnie używać. Dobra, przywódca bandytów, dostaliśmy wpis. List od szefa gangu, wpis w Dolinie Borsuków w zadaniu. Amulet potrójnego magicznego pancerza. Ja pierdzielę, nieźle. Gdzieś w tych górach powinna być ta cholerna jaskinia, ponieważ mag ognia twierdzi, że w niej ukryto swoją sakwę ze złotem. Ale gdzie? Może typek po prostu nas oszukał, aby go oszczędzić. No i dalej coś jest tam nieczytelne po prostu. Dobra, czyli trzeba się też skupić na tym, że jest tu gdzieś jakaś jaskinia. O! Teleport do ukrytej doliny w Myrtanie. A te zadanie z Doliną Borsuków jest ok, wykonane już po prostu. Dobrze, dużo mikstur, fajnie. A weźmy, pomódlmy się, mana plus 1. Rozumiem, że ten teleport, powiedzmy, prowadzi nas tutaj, do tego miejsca, nie? Czy jeszcze gdzieś do jakiegoś innego? Tak, do tego miejsca. W sensie do innego, że
Chodziło mi o to miejsce, ale może gdzieś tutaj obok, do którego ciężko by było zejść, czy coś takiego. O to mi chodzi, nie? Ale dobra, jaskinia. Przecież my ją znaleźliśmy. Przecież my wykopaliśmy ten skarb. I to by wychodziło na to, że to jest to. Więc zadanie... jest już wykonane. I to jest ten amulet Borkina, tak? Potrójnego magicznego pancerza. Bo to jedynie nam wpadło. O, na manę, w ogóle na stałe napięcie. Dobrze, dobrze. Czy możemy teraz tak naprawdę idealnie chyba, no, zdjąć amulet czarownika, który daje nam 30 many i założyć sobie, no, na przykład, nam, wiadomo, tą siłę, nie? Albo siłę i zrękę. Dobra, niech tak będzie, albo dobra, sama siła. Idealnie mam teraz 250 na ten krzyk umarłych. Dobra, czyli wszystko fajnie się złożyło. Mamy to zrobione. Dolina przeszukana, amulet odnaleziony. No i działamy teraz sobie dalej z tymi orkami, których no trzeba jeszcze odnaleźć tam no niedaleko. Fajnie, że teleporty są, nawet że tu mamy to wyczyszczone, to i tak fajnie, że są niedaleko no właśnie tego obozu buntowników, nie? No dobra, dobra. Więc teraz tak, tam szliśmy, tutaj możemy się niby wrócić, ale nie. To nas prowadzi do tego miejsca, w którym byliśmy. I teraz nie jestem do końca pewien, gdzie ja mam iść i odnaleźć tych orków. Może tu wyżej, żeby którzy są powiązani no, z zadaniem od tych buntowników. Nie wiem, ale się dowiem. Możemy pobiec tutaj dalej? No tak, nie do końca. Tam już... tak, byśmy się wracali do Vanguardu. Ale chwila, my dostaliśmy... to zadanie jest już wykonane? Co jest? O co tu chodzi? Obóz orków. To jest, zobaczcie, zadanie z Korinis jakieś. Powiedziałem Lordowi Andrzeju, że oblężenie farmy Onara zostało przerwane, przecież my to robiliśmy w czwartym chyba rozdziale. I oddział orków i ich najemników rozbił obóz w dolinie. Prawdopodobnie próbują odnaleźć obóz buntowników, w związku z czym trzeba się ich koniecznie pozbyć. I to jest już wykonane. I nie wiem, czy mi się zbugowało, czy... po prostu zrobiliśmy już to, czy jednak to powinno być jako oddzielne zadanie i nadal ono jest w trakcie? No bo wpis dostaliśmy, no widzicie, do czego? Do zadania z czwartego rozdziału. Bo może po prostu tak samo się nazywało. Dobra, będzie tu trzeba jeszcze sobie pobiegać, ale myślę, że na tym sobie to jak na razie możemy skończyć. Fajny odcinek dość wyszedł. Fajnie się tu ogólnie poruszamy. Trzymajcie się, do kolejnego, cześć.